Witam ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym chcę zaznaczyć tobie pewną ważną, być może diametralną różnicę w codziennym funkcjonowaniu, które może skierować cię w odwrotnym kierunku, aniżeli kierunek związany z depresją, która tak ostatnio jest mocno Niestety popularna wśród wielu z nas, w tym wliczając to coraz młodsze osoby. Tutaj przy tej okazji chciałbym Ci zaznaczyć fakt, że taka higiena osobista związana z dbałością o swój stan, samopoczucie, o swój stan mentalny, o Twoje samopoczucie jest czymś niesłychanie ważnym i jest to odpowiedzialność każdego z nas, być może nawet ważniejsza w moim odczuciu, w moim skromnym zdaniem, aniżeli codzienna higiena osobista, która jest tak Normalna, jak powinna się stać, higiena związana z dbałością o swój stan emocjonalny, swój stan psychiczny. Otóż yy... Zacznijmy może od tego, że chciałbym przy okazji tego filmiku przekazać Ci kilka praktycznych rzeczy, a na sam koniec podam Ci bardzo prosty schemat, który możesz wykorzystać, aby w dowolnym momencie swojego życia, w dowolnym momencie swojego dnia zmienić swój stan emocjonalny, kiedy czujesz, że on odbiega od pozytywnego w negatywny. Zatem zacznijmy. Od konkretów. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Twój stan emocjonalny, jest to coś, gdzie dbałość nie występuje u osób, które cierpią na przykład na obniżony nastrój albo depresję. Odnośnie samej depresji nagrałem konkretny filmik z tym związany odniesieniu do być może potencjalnych przyczyn, bo oczywiście ta przyczyna nie do końca musi być jasna, klarowna i jednoznaczna. Ta przyczyna po prostu może być złożona i opierać się o istnienie kilku czynników, które mogą wprowadzać cię w taki depresyjny stan. Zatem zauważ, że niesłychanie ważną rzeczą jest to, jak zaczynasz swój dzień. Dlatego też bardzo często polecam rozpoczynanie od medytacji. Dlaczego tak jest, że ten dzień jest od początku taki ważny? A to dlatego, że masz coś takiego jak Reticular Activating System, czyli inaczej siatkowaty system aktywizacji. Struktura siatkowata, która stanowi pewnego rodzaju soczewkę decydującą o tym, na czym się będziesz w danym dniu koncentrować, koncentrowała, koncentrował. I tutaj w zależności od tego, jest to pewnego rodzaju filtr, który jeżeli zostanie na przykład zapchany negatywnymi informacjami, na tym będzie się Twój mózg koncentrował. Jeżeli on będzie natomiast skoncentrowany na pozytywne rzeczy, on będzie wyłapywał te wszystkie pozytywne rzeczy. Dokładnie funkcjonowanie tego systemu czy struktury siatkowatej możesz doświadczyć w momencie, kiedy na przykład interesuje Cię motoryzacja, chcesz sobie kupić określony model samochodu, wyjeżdżasz na ulicę i nagle widzisz, że tych samochodów, Samochodów na ulicy jest więcej, albo kupujesz sobie określony rodzaj odzieży, określone buty, i widzisz na ulicach, że jednak więcej ludzi te buty ma. Oczywiście w zależności od tego, czy jest to e, egzemplarz powtarzalny, czy projektowany specjalnie dla Ciebie. Natomiast tak czy siak e, dzięki strukturze siatkowatej m.in. matka jest w stanie usłyszeć głos swojego dziecka e, nawet podczas hałasu, kiedy to odróżni gdzieś tam w niekorzystnym tle e, właśnie płacz swojego dziecka na tle innych dźwięków. Za to odpowiedzialna jest struktura siatkowata, ale struktura siatkowata jest odpowiedzialna również i przede wszystkim za to, że w ciągu dnia ona będzie odbierać informacje albo pozytywne, albo negatywne. No i tak, codziennie od rana zrób coś pozytywnego. Dla przykładu polecałbym Ci wykonanie takiego prostego zabiegu, jak przybijanie piątki przed lustrem. Niech to będzie coś, co wprawi Cię w pozytywny nastrój. Twoja ulubiona kawa, miła wiadomość dla najbliższych albo dla siebie, wpis w pamiętniku, wizualizacja celów, zapisanie wszystkich tych rzeczy, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna. To są rzeczy, które zrobione od rana będą gwarantowały Ci, że Twoja struktura siatkowata, jakby skoncentrowana od samego początku dnia na czymś pozytywnym, będzie będzie wyłapywać pozytywne rzeczy w ciągu dnia. Dokładnie w ten sam sposób osoba, która od początku dnia, która ma tendencję do depresji, tak? Bo na przykład fizjologia działa tak, jak trzeba, bo na przykład ma dużą ilość stanów zapalnych, jeżeli ona skoncentruje się od samego początku, nie na czymś złym, na przykład odbierasz maile od rana i to robisz pierwsza rzecz, którą robisz po wstaniu, albo oglądasz media społecznościowe, albo robisz różne inne rzeczy, które tobie nie sprzyjają, denerwujesz się, co by nie używać łaciny, Twój stan zdenerwowania jest na dosyć wysokim poziomie, po prostu tak będzie zgodnie z tym e, zachowywała się twój Twoja struktura siatkowata w ciągu dnia. Natomiast zapisanie na przykład pięciu rzeczy, za które jesteś wdzięczny, wykonywanie dobrej medytacji, która cię odpręży, nastawi pozytywnie, jest czymś, co może tę sytuację diametralnie odmienić. Kolejna sprawa. Zrób coś, co świadczy o Twojej władzy nad czasem. Tutaj zasadza się bardzo ważna istota codziennej, porannej rutyny. Nie dotykaj telefonu, nie siadaj do maila, nie przeglądaj innych rzeczy, które są przypadkowe i rób tylko te rzeczy, które są zaplanowane, typu medytacja, wizualizacja, trening, sesja oddechowa, bo to daje Ci takie poczucie, że od samego początku dnia masz nad swoim życiem władzę, co wydaje mi się jest dosyć ważną, ważnym odczuciem. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, to właśnie to, co powiedziałem, zaprogramuj swoją strukturę siatkowatą na robienie coś, po, na... na od, odbranie tych pozytywnych informacji. Przestań na siebie wreszcie patrzeć krytycznie. Zgadnij co? Gdybym cię zapytał, co robisz przed lustrem rano, kiedy e, e, pierwsze co wstajesz, jak patrzysz na siebie. Co widzisz? Jak to komentujesz? Czy coś coś pozytywnego? Miej w nawyku pozytywną komunikację. Zadawaj sobie na przykład proste pytania. Co dzisiaj ciekawego jest w moim wyglądzie? Tak? Ciekawego w pozytywny sposób. Co ciekawego dzisiaj mi, y, spotka, co przyjemnego dzisiaj mnie spotka, czy ciekawe, co uda mi się dzisiaj zrobić, czego uda mi się dokonać, ile przyjemności jestem w stanie znieść. Oto pytania, które wydaje mi się mogłyby być bardzo pozytywne. Tak nawiasem mówiąc, cały czas wybrzmiewa w moich uszach pytanie, które po prostu, tak dla przysłowiowych jaj, zadaje sobie jedna osoba, którą poznałem. I ona w momencie, kiedy wstaje sobie rano, zadaje sobie pytanie, patrząc sobie w oczy. Ciekawe, co robi w tym momencie pozostałe sześć cudów świata? Jest to coś, co może cię śmieszy, i bardzo dobrze, jeżeli ta reakcja będzie właśnie taka, a nie reakcją krytyki samej siebie, samego siebie, jest to coś jak najbardziej wskazanego. Polecam, polecam, jeszcze raz polecam. Teraz uwaga: kolejna kwestia. Dlaczego to jest w ogóle takie ważne? No tu chciałbym Ci chociażby opowiedzieć o tym wpływie i codziennym cyklu, który odtwarzasz, być może w dobrą, albo być może w złą stronę. Zauważ, oto wsiadasz rano i wstajesz rano i masz taki stan emocjonalny, który nazwijmy to jest średni. Zależnie od swojego stanu emocjonalnego, dokładnie w ten sam sposób postrzegasz stosownie do tego swój potencjał, który widzisz jako potencjał, który może coś przynieść tobie temu światu, i w zależności od postrzeganego potencjału podejmujesz takie działania. Jakie działania podejmujesz, takie osiągasz rezultaty, a rezultaty znowu wpływają na swój stan emocjonalny. Zauważ, że istota tego schematu polega na tym, że ten cykl albo ciebie rozwija i wkręca na wyższy poziom, albo ciebie zwija i ogranicza. Właśnie w ten sposób osoba, która ma depresję, nie potrafi myśleć o niczym pozytywnym i o niczym co byłoby w stanie zrealizować. Na poziomie swojego dnia codziennego, żeby poprawić jakość swojego życia czy życia innych ludzi. Ten schemat działa, działa i jeszcze raz działa i świadczy o, o, o bardzo dużej dynamice naszej psychiki naszego umysłu, który ciągle o czymś myśli. Jeżeli o czymś już myśli, niech myśli o czymś pozytywnym. Wydaje mi się, że jest to rzecz godna uwagi. Kolejna sprawa. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę Tobie na to, że do tego wszystkiego przykleja się jeszcze bardzo często poczucie winy. Jeżeli na przykład zaczynasz myśleć o rzeczach, o swoich porażkach, automatycznie wpędzasz się w poczucie winy i popełniasz, e, zgadnij co, błędy po raz kolejny. Znowu pojawia się poczucie winy, a później rodzą się różnego rodzaju ograniczenia i Twoje głębokie przeświadczenie, że na przykład danej rzeczy, takiej czy innej, nie jesteś w stanie zrobić, co oczywiście później będzie zgodne z Prawdą, ponieważ nawet nie podejmiesz próby zrobienia tego, czego, co do czego jesteś przekonany, że ci się nie uda czy nie powiedzie. Tak? Jest to schemat bardzo prosty, wydaje mi się bardzo, bardzo znaczący, którego to istnienia powinniśmy mieć świadomość. Teraz, na sam koniec, chciałbym ci dać taki schemat, prosty schemat zmian. Oczywiście można go oprzeć na oddechu, można go oprzeć na. E, powiedzmy e, medytacji, ale gdybym ci miał powiedzieć, jak najszybszy sposób to zmienić, po prostu, po pierwsze, w momencie, kiedy przyłapiesz się na negatywnym myśleniu, od razu wydaj sobie rozkaz. Nie myślę teraz o tym. Jeżeli ci będzie ciężko to zrobić, no to automatycznie możesz na przykład unieruchomić swój język. Dlaczego tak? Dlatego, że w momencie, kiedy myślisz, twój język wykonuje mikroruchy. Jeżeli chcesz zatrzymać negatywny tok myślowy, zatrzymaj swój język nieruchomo i automatycznie powstrzymasz. E, Dalszy rozwój tego negatywnego toku myślowego. Wydaj sobie rozkaz, nie myślę teraz o tym, a dalej zastosuj: na przykład jakąś mantrę. Mantra to nic innego jak pojazd e, dla Twojego umysłu, czyli ten pojazd, który może zaprowadzić Cię w dobre miejsce. Na przykład mantra może brzmieć: zasługuje na to, aby. Czuć się dobrze teraz, zasługuję, aby działać z odwagą, osiągać to, co chcę i tak dalej, i tak dalej. I niech to będzie przekonanie. Mantra, którą wypowiadasz z głębokim przekonaniem, a być może nawet zdenerwowaniem, być może pewną dozą takiej delikatnej agresji, kiedy to z agresją atakujesz negatywne myśli. Oczywiście negatywne myśli mogą być pewnego rodzaju wskazaniem, ale może to być wskazanie do zmiany sytuacji, do zmiany stanu rzeczy, a nie do tego, żeby się w tym pogrążać i obrzucać tymi negatywnymi rzeczami. No dobra, teraz y, kolejna sprawa, o której chciałem ci powiedzieć. Nie przepraszaj, a dziękuj. Dla przykładu, spóźniasz się na spotkanie. Możesz rzeczywiście przeprosić, ale możesz też podziękować, tak? Możesz podziękować: "Dziękuję ci, że jesteś cierpliwy i na mnie poczekasz". Dlaczego tak? Dlatego, że ciągłe przepraszanie będzie wpędzało cię w poczucie winy, a poczucie winy nie jest niczym Konstruktywnym. Wdzięczność, natomiast z drugiej strony zmienia biochemię Twojego mózgu, i zauważ ta recepta się wydaje tak prosta, aż e, ciężko uwierzyć, że to może być właściwe i e, prawdziwe, ale faktycznie jest to coś, co zdecydowanie działa. W ten sposób chciałbym Ci pokazać, jak bardzo ważne jest to, istotne, szczególnie w odniesieniu, kiedy czujesz, że masz jakieś tendencje do uzależnień, ponieważ w momencie, kiedy Twoje myślenie jest negatywne, automatycznie przyjdzie taki moment, kiedy natura, Twoja fizjologia i Twoja psychika, szukając wentyla bezpieczeństwa, po prostu będzie próbowała zmienić Twój stan emocjonalny, bo to właśnie wtedy rodzą się uzależnienia, jeżeli uzależnienie. Rodzi się w momencie, kiedy masz negatywny stan emocjonalny, używasz jakiejś substancji i na przykład uciekasz od tego stanu. Wtedy to uzależnienie jest bardzo łatwe do wywołania, no i niestety bardzo trwałe i trudne do zmiany. Natomiast tutaj, w momencie, kiedy o siebie dbasz od samego rana, kiedy używasz porannej rutyny, jak pokazują przykłady e, wielu książek, na przykład The Tools of Titans. E, Napisano przez Tim Ferisa pokazuje, że życiorysy wielu ludzi, doświadczenia, biografie mówią o tym, że korzystają z pewnego rodzaju prostych, codziennych rutyn, które pozwalają im rozpocząć dzień we właściwy sposób. Dzień jest zapowiedzią całego dnia, w związku z tym miej to pod kontrolą, nawet jeżeli wiązałoby się to z tym, że musisz stać. O pół godziny wcześniej. Zgadnij co? Ta inwestycja z dużą pewnością, z dużą dozą pewności siebie, z dużą dozą pewności siebie w odniesieniu do tego, co teraz mówię, i z dużą dozą pewności w odniesieniu do Twojego życiorysu na pewno wprowadzi znaczące zmiany. A jeżeli chcesz dobrze pomedytować, zapraszam Ciebie do skorzystania z aplikacji Medity. Link w opisie poniżej. Tymczasem dziękuję Ci za poświęcony czas. Serdecznie Cię pozdrawiam. Najlepszego. Trzymaj się. Cześć.